teraz! To ja! Turbo Kozak. W dzisiejszym odcinku Turbo Kozaka szykuje się nokaut. Pytanie, w którą stronę? Przed Państwem zawodnik. Taekwondo, MMA, WKKW, WKW, MSW i tak dalej. I KFC lubię nawet. Nie ma reklam w tym programie. Przed Państwem Łukasz Jurkowski, szerszej publiczności znany jako Juras. Juras, czy w razie słabego wyniku mamy się obawiać o swoje zdrowie? Będę z Wami szczery, tak. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tym, abym nie wypadł na idiotę i absolutnie piłkarskie beztalencie, bo ja szybko tracę samą kontrolę. O! Miło to nam miło słyszeć. To słyszeć, dziękujemy. Z racji wyjątkowego odcinka Grzegorz dzisiaj będzie parodiował bramkarza w tych rękawicach. Są chwytne? To niestety nie, ale, dobry, ale lepsze do piąskowania. Kiedy ostatni raz do czynienia miałeś z piłką i nie chodzi mi o piłkę do metalu? Staram się grać w piłkę, ale ostatnio jednak na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy to raz sobie wyskoczyłem z ekipą pokopać. Ty jesteś idealną parą, bo on się stara bronić. Powodzenia. Boże, jakie to głośno. Start! Start! Same bronią. Aś, nie ukrywałem, ja jestem fizolem i każda techniczna zagrywka będzie fuck upem. Dlatego moim zdaniem powinny pisać na siłę. Siła razy gwałt. Kur! Między parkanami chciał. Grzegorz, pamiętaj, co mówił Juras, że mamy się obawiać. I gol! Jak grałem w juniorach w Legionowi kiedyś, to niestety nigdy nie byłem wybierany do strzelania jedenastek, może dlatego, że byłem bramkarzem. No to siła razy ramię. Też to traktuję jako podpowiedź. Kurde! Ale siła jest, moc jest. Coś będzie. Brawo! Prawie. Wiedziałem. Oszukałem cię wzrokiem. Juras, zabij go. Wojna! Tak jest! Ale już na poślizgu jeszcze. Ale dobrze, że spagaty robię. Dziś z racji wyjątkowego odcinka, zamiast szalika, taka pseudo-kominiarka. No, to będzie dobre. Wiedziałem, żeby potrenować przed tym Turbo Kozakiem, chociaż raz przynajmniej. No tak. Taka sytuacja? No, super. Jak oni to robili, że oni się odmierzali? Przecież ja nie czuję. Na 100% ktoś mi tą piłkę coś. Wicher zwieje. Ogień. Obronił! Drań. Juras, wszyscy wiedzą, że jesteś speakerem też na Legii. Tak jest. Miłość do piłki od długiego czasu. To jest w zasadzie całe życie. Ja zawsze chciałem być, na początku chciałem być piłkarzem, potem chciałem być komentatorem sportowym. Próbowałem jedno i drugie. No, wiesz, ja zostałem zawodnikiem sportu walki i komentatorem sportu walki. W sumie bardzo blisko. Ale rozumiem, że jak ktoś by kiedyś chciał cię wynająć do komentowania piłki nożnej, to jesteś otwarty. Wiesz co, na razie komentowałem mecze sportowe, też fajna zabawa. No ale oczywiście, ja myślę, że spokojnie dam sobie radę również komentując mecz piłkarski. Nie wiem, czy do końca chciałbym komentować mecze Legii, no bo ustalmy, że byłby to dosyć jednostronny komentarz i prawdopodobnie drużyna przeciwna i jej kibice mieliby dużo za złe. Ale myślę, że prędzej czy później coś się fajnego wymyśli. Będziemy o tym pamiętać i w razie możliwości sprawdzimy cię. Dobrze, tak, pozdrawiam tego, tych waszych komentatorów. Jakby co, to wiem, mam wasze adresy, imię, nazwisko, klasa, wiem, gdzie mieszkacie. Jak będę chciał etatu, to po prostu was odwiedzę. Jak widzicie, u mnie siła fizyczna przede wszystkim dominuje. Chociaż jeszcze tego nie pokazałem, zostawiam to na ostatnie konkurencje. Tu jest absolutnie już techniczny skill. I wbrew pozorom mogę poradzić sobie lepiej, niż choćby przy 11. Wątpię. Ludzie nie wierzą we mnie. Tak samo jak po 6 latach wracam do klatki, żeby dostać w łeb. Tam z tyłu ludzie idą, uważaj. Niech oni uważają. Dobra. Cześć, Bartek, podaj cyfrę. 5. Podaję nową cyfrę. 10. To nie jest taki łatwy. Dziura koło 15. Tak! Backside!
Ja jestem rasowym obrońcą, przejdzie piłka, rywal nigdy. Nie. Dobra. Poczekaj, bo się zakręca, jak w snookerze. Nie wyszło. Jednak nie. Tak. Ale się bidula wturlała. Nie. Ale tu, zobacz. Jest! Tutaj. Poprzeczka. Dajemy dodatkowe punkty za złamanie poprzeczki. Serio? Tak. W drugiej stronie ulicy ludzie muszą uważać. Aj! Ale to jest też, widzisz. Technika niekoniecznie zawsze. Każdy mówi technika, nie weź, nie siła. Gówno, najpierw hydraulika, potem technika. Dobra. Powiem ci tak, szczerze, wróciłbym do... siły? Nie, bo chcę pokazać, że nie jestem fizolem tylko, wiesz. Że jednak reprezentuję coś z tobą. Poprzeczka, słupek? A nie. Daj pan spokój. Tu będzie bardziej potrzebna siła niż poprzeczka, wiesz? Wystarczy się trafić w bramkę. To jest taki mały już... Aha, szkopuj. Z jednym odbiciem! No jest! Prawie! Pół punkta! Dzięki, Bartek! Powiem ci szczerze, że zabolało mnie serce i jest pół punkta. Przeskoczyłem ostatniego w tabeli? Jeszcze nie, ale jesteś blisko. A nie, nie, nie! Nie, to nie. A zobacz! I to właśnie nazywa się precyzja, nie siła fizyczna, precyzja. Ja bym dał pół punkta. Dobra, nie żebram o punkty, ja tu muszę sam sobie wygrać wszystko. Powiem więcej, wyżebrałeś, pół punkta. A zawsze każdy żebractwo, całe życie. Nie żebrałem, to mogę sobie pożebrać turbo kozaku. Wojna. Nie. No słuchaj, tu choćbym chciał, to nie dam pół punkta. Która noga słabsza? Jak pokazały konkurencje, prawa. Dla odmiany zrobisz? No lewo. 3, 2, 1. Brawo, jeszcze! Ale idzie, idź! 7, 8, 9, Jezu! 10! 11! 12! Spokojnie, mam minutę! 13! 14! 15! Brawo! W życiu tyle lewą nogą nie przeżonglowałem. To jest jednak presja. To jest jednak magia turbo kozaka. To jest mi ulubiona konkurencja, zważywszy, że mam doskonały błędnik. Wychodzisz na imprezę i nie wracasz. Nie, nie dlatego. 15 mega turbo szybkich obrotów. 3, 2, 1. Raz. 2. Za wolno. 3. Jak za wolno? Końcowa. 15 poszedł. Pazernie. Pazernie na piłkę. Ale idzie i... Tak jest. Ułożona stopa. Ulala. Ulala. Pobiegnę. I już. Lutuj. Nie, to już paragrafy są. Ja myślę, że... No, może punkty nie są ważne, no nie raz, no nie. Ty, zawsze tak się mówi, jak ktoś zdobędzie mało punktów, punkty nie są ważne. Punkty są zawsze ważne, pamiętaj, że jestem sportowcem i element rywalizacji dla mnie jest bardzo istotny. Dobra. Dalej nie, szczerze powiem, mega zabawa, frajda. Przyznaję szczerze i myślę, że to nie jest tylko moje takie marzenie, ale odkąd oglądam wasz program, zawsze chciałem to wystąpić, mówię, wiesz, nie jestem piłkarzem, raczej bez szans. Cieszę się, że mnie zaprosiliście, mega fajna frajda.
tak jak mówisz, może mniej istotne trochę punkty w tym wypadku, ale zabawa u was jest turbo kozacka. Słuchajcie, na wasze aukcje przekazuję wam rękawice Federacji KSW, podpisane absolutnie przez wszystkich topowych zawodników. Mamet, Borys, Pudzia, nawet Popek, bo to była taka krakowska gala. To jest ten najlepszy, słyszałem. Tak jak mówisz, Żyrafa. Także absolutnie wszyscy zawodnicy. Oprócz mojego, wiesz, mojego. Mariusz Pudzianowski od wewnętrznej strony. I tyle. Myślę, że to jest fajny prezent i myślę, że fajny gadżet dla wszystkich fanów sportu walki. Czy ja to dobrze ubrałem? Wiesz co? Mniej więcej tak samo, jak ja gram w piłkę. A, czy ja do pomachania ubrałem. Niech będzie. To był, proszę państwa, Juras. Kapitalny gość, wynik też kapitalny. Trzymajcie za mnie kciuki na Stadionie Narodowym na gali KSW 39.